teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Shell shock, reactor, and now eviscerator. Cut down in their prime. Victims of that loathsome little Lombax. But just who is this Ratchet? Our Vox News investigation has uncovered shocking untold stories from his dark, sinister, evil past. The destruction of civic property, illegal hoverbike gangs, inadequate dental hygiene. Oh, be strong, Juanita, because there is one man that can put an end to this menace. Ace Hardlight! Ace Hardlight fans, prepare yourselves. I'm gonna make this one messy. We'll see who the real hero is. When I'm through with that furry freak, nobody's even gonna remember who he was. Thank you, Ace. The galaxy is rooting for you. We're all rooting for you. Thanks, babe. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest kolejny odcinek Let's Play Ratchet Gladiator, tak? Witam bardzo serdecznie. No. No i chyba przejdźmy do gry, ale najpierw oczywiście synchronizacja dół, góra, dół, góra. Pewnie zauważyliście, że przed tym jak ja zacząłem się odzywać, była jeszcze cutscenka. Jest to spowodowane tym, że w poprzednim odcinku po prostu jak chciałem sobie wyjść z gry, bo ja już mam taki nawyk, że muszę zapisać grę zanim z niej wyjdę. Okazało się, że była jeszcze jedna cutscenka, którą zdążyłem na szczęście nagrać, no i ją mieliście po prostu, więc dół, góra, dół, góra. A tam po prostu znowu było to oczernianie Ratcheta i tak dalej. I że kolejny tournament teraz się będzie odbywał, więc pyk. I będziemy dalej grać. Zapomniałem zrobić synchronizację, nie? A więc dół, góra, dół, góra, dół, góra. Spoko. Dobre jest to, że w menu nie ma muzyki. To jest świetne. I lepsze niż w SA2, bo w SA2 nie miałem żadnej szansy, żeby zrobić jakąś porządną synchronizację. A więc dobra. Czy ma tu jakieś coś fajnego? On. Nowy wręcz. Co? Ej, ja... Wait, what? To jest chyba przedostatni upgrade do klucza. To... dobra, o, co to jest? Dobra, czyli kolejna do zwiększenia na damage'u i do... damage'u i zdrowia naszych robotów. A co teraz mam zrobić? Kurde. Jakąś planę. W sumie to przecież mogę tutaj sobie zobaczyć. Planets. Liberator Tournament. Okej. A wiesz co? Biorę sobie akurat. Tak na wszelki wypadek. O, a ja tu mam jakieś tu. Vindicator Dread Challenges. Okej. Okay. No to chyba najpierw zrobimy challenge, bo się odblokowały. Z jakiegoś powodu. Oh, this just in, folks. The Tower of Power has been totally re-engineered by our very own Dread Zone. Okej. Okay. To zaczyna się ciekawie, przyznam. Ała. A, czyli znowu ta nieszczęsna The Tower of Power? Nie pamiętam jak ona się nazywała. The Tower of... Nie wiem. Ej, tego nie pamiętam akurat. Mówcie sobie co chcecie, ale ja tego zadania nie pamiętam. Kurczaczki. Dlaczego ja tego nie pamiętam? Przecież nie tak dawno przychodziłem tą grę jeszcze. Okej. Okay. Dzięki. Dzięki, no haczu! Pierwsza klatka w Rainmanie 3 bodajże. Nie no, chyba pierwsza, nie jestem pewien teraz.
Kurde, dawno nie grałem. Znaczy, dawno nie grałem. No, jeszcze parę dni temu nagrywałem czwartą część Longplaya. W sumie chyba jeszcze w tym tygodniu. Nie, w przyszłym tygodniu. Jak to nagrywam, to jest niedziela, ok? Więc trochę się mylę. Będę musiał nagrać kolejną część. Aha, ja tu się miałem przyciągnąć, spoko. Ja poproszę arbitera. Teraz robię rozpierdziel. Pyk, pyk, pyk. Przydałby się jeszcze upgrade jakiś naszego armora. To by było zarąbiste, gdyby się dało jeszcze upgrade armora kupować. Bo jak widzicie, no my tu jesteśmy praktycznie na parę strzałów. Co nie jest dobre. Nie, no niby wszystko się w tej grze da upgrade'ować, ale jakoś tak nie widzę tego aż tak bardzo. Okej, teraz gdzie? Aha, tutaj, spoko. I sobie będziemy jeździć. Siup, siup. Pamiętam, że w Size Matters dało się rozwalać tak, tego typu przeszkadzajki, ale... Tutaj to nie pamiętam. I szczerze powiedziawszy, nie chcę ryzykować. Uff. Ja się zabiję. Tylko po to, żeby się zrespić tam na górze. Co? Co? Are you fucking kidding me? No, jeszcze zginę teraz, tak? Jeszcze sobie teraz tak po prostu zginę. Nie no, świetny wóz. Hop. 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 Dzieci, pamiętajcie, jeżeli nie pamiętacie żadnego jakiegoś challenge'a, to go nie róbcie. Bo najprawdopodobniej skończy się to źle. A nawet bardzo źle bym powiedział czasami. Holy shit, ja to przeskoczyłem, o mój Boże. Okej. Okay. Ale po prostu tak to ominąć, no całe ja. Zostawcie mnie, zostawcie mnie, ja tu tylko przejazdem jestem, błagam. Ja tu tylko na wakacje przyjechałem. Ja nie chcę tutaj zakłócać spokoju, dajcie mi spokój. Nice. Dobra, udało się. Aha, i mogę tylko tak... dobra, to jeszcze ten ostatni... co? I rozpoczniemy Liberator. Chciałem przez chwilę powiedzieć Liberator, ale dobra. Chyba to jest ten sam koncept, ale chciałem coś zobaczyć. To chyba nie tak ma wyglądać. Ale dobra, wiem co trzeba zrobić. Spokojnie, moi mili. Wszystko jest odnowane. Ale dlaczego ja tego nie pamiętam w ogóle? Czy ja tych challenge nie robiłem? Czy to jest po prostu jakiś event? W którym ja nie wiem. To powinienem. Okej, chyba jakoś daje radę. Albo po prostu ja to glitchowałem, dlaczego tego nie. To też jest jakaś myśl. Halo? Nie mów halo, bo za halo to w mordę. Jej, nasze blastery się wreszcie upgrade'ują. Zapomniałem w ogóle, że one nie są na w pełni naładowane nie są. Dobra, i teraz sobie wsiadamy i jedziemy. Hop. I hop. Teraz to poproszę.
A nie, tam, kur. Pyk, dziękuję. Pyk, pyk i pyk. I teraz jedziemy. Ale to fajnie wygląda w ogóle. Gdy, teraz tak trochę jak w Soniku się czuję. Nie będę oszukiwał, naprawdę się teraz czuję jak w Soniku. Czy ja tu miałem przypadkiem skoczyć w dół? Błagam, błagam! Goddammit! Nie! Houston? Chyba mamy problem. Dobra, pyk. Pyk! Teraz chyba będzie działać. Jestem prawie przekonany, że teraz to będzie działać. Prawie robi wielką różnicę, tak. Dobrze wiem o tym, ale... Nadzieja matką głupich też wiem o tym. Ale no cóż. Czasem tak bywa. Pyk. Jeszcze to będzie już koniec challenge'a, czy jeszcze coś będzie? Aha, jeszcze musimy coś pokonać, no oczywiście. To byłoby przecież za proste, jakby nie trzeba było nikogo pokonywać. Więc po prostu niech sobie moje miniaturety poradzą. Speed mod kolejny, nice. Ja nie mogę w drugą stronę pojechać. Do dupy ta gra. Gdzieś 2 na 10. Nie można jechać do tyłu. Dobra, spuścimy tego liberatora. Dobra. I co tu trzeba zrobić? Bo praktycznie wszystkie moje bronie teraz prawie na hita to jest śmierć natychmiastowa, insta-kill tak zwany. Więc ja nie wiem w ogóle co to ma być. Aha, mam zablokowaną... No... Mam zablokowaną możliwość zmienia broni, tak trzeba nadmienić. A jak widzicie, no idzie mi całkiem nieźle. Nie narzekam. Jaka sieka. Widać, że tylko baki wszyscy leżą. Co? Też oczywiście wszystko leży. No ale poproszę trochę więcej tego. Ja nie mogę. A to i tak, to jest broń, której w ogóle nie używam. Tak robi niezłą siekę. Mogę użyć klucza? Kurde. I tak klucz by chyba więcej zrobił. Ale i tak robi niezłą siekę. A to mam tutaj nieskończoną amunicję, więc przynajmniej sobie... podekspię. Modna amunicję. Nie no, świetnie. Flexy sobie przynajmniej. Słuchajcie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jest takie przysłowie. Dziękuję. Easy. A przepraszam bardzo, co ja mam zrobić, bo niezbyt dobrze zrozumiałem. Widzę, że mam czas i że mam jakiś score tutaj. Co to oznacza właściwie? Zaraz. Czy po prostu moje broni były aż tak bardzo OP w tamtej rundzie, a tutaj są osłabione jakoś, czy co? Ja nie rozumiem, bo wcześniej arbiterem na hita dawałem tam tamten pojazd, a teraz nie. Teraz muszę dwa. Aha, ja umieram cały czas. A nie, ja szybciej się poruszam chyba tylko. Mocniejsze są moje strzały. Boże, na serio to musi być aż takie łatwe. Jo. Chyba mam dotrzeć właśnie do
A nie, to jest jakieś przyspieszenie, tylko nie wiem, czy to jest moje, czy ogólnie gry. Teraz taka wątpliwość do mnie się nasunęła. Arbiter level up. Na level 9. Dziękuję bardzo. Pyk, 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 pyk. Jeden strzał, wszyscy praktycznie. To jest piękne, ja tą broń kocham. Zaraz oczywiście po Rhino. To jest oczywiście ustalone. Aha, ja po prostu musiałem dostać do 135. Okej, okay, i cutscene. Nights like this that I'm glad I gave up my ballet dancing career. Tonight we bring you Dreadzone's most highly anticipated matchup yet. In one corner, the undefeated grand champion Exterminator, a legend in his own time, Ace Hardlights. And in the other corner, weighing in at 97.5 pounds, most of it probably fluff or fat, Ratchet. This is it, Runt. I almost wish it wasn't going to be over so quickly. Just try to keep it interesting while it lasts, would you? I eat guys like you for breakfast, Lombax. Am I being too easy? Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że głos Hardlighta w grze... jest zupełnie inny niż w cutscene. Nie wiem, czemu się tak wydaje. To jest problem. I to jest nie fair. Spoko. W ogóle za niego sposób chodzenia jest komiczny, jak na moje. O, pyk, 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 pyk. Must fight. Stary. Pain. Lord pain. Stary, poddaj się już po prostu. Ty już nie żyjesz. No. No. Hey, Lombax, do you feel lucky? I'm gonna walk all over you. Dziękuję. Bez damage'a. Bez ani jednego damage'a. Dziękuję bardzo. No i ostatni zombie blokowaliśmy. Więc jednak chyba nie przejdziemy w tym grze. Nice. Yourself. Embarrass? Embarrass? I'm Ace Hardlight. You were a hero once, Ace. Ratchet. Don't let Fox do to you what he did to me. You're the hero now. You want to see me, Vox? My boy, you're the grand champion of Dreadzone. The whole galaxy wants to see you. Don't you see, kid? I've been doing everything in my power to make you a star. I've transformed you from a worthless nobody into the hottest celebrity in the galaxy. Right. So that's why your news show is slandering me every 6 seconds. Slandering? Why? I was building up your bad boy image. And this is the thanks I get. Whatever. Now, don't be such a baby. I'm about to offer you the opportunity of 1,000 lifetimes. I'm making you the new captain of the Exterminators. The star of the show. Think of it. We'll make billions.
We'll sell Ratchet action figures, Ratchet sports shoes, Ratchet deodorant, Ratchet breakfast cereal, earmuffs and cologne, soft drinks, hard drinks, energy drinks, breath mints. You get record deals, movie rights, reality shows, video games, and commercials, 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 commercials. No deal, Vox. What did you say? I'm not your puppet, Vox. You actually think I'd kill other heroes to get rich? You're not just corrupt, you're stupid. Why you... You just signed your own death warrant. So we're done then. Let him go. Yes, sir? We're gonna need one final Dread Zone campaign. Have them prepare that, experimental one we developed. Sir, you don't mean the Gauntlet of Doom, do you? Yes. But, sir, it was mathematically proven to be unbeatable. And? Right away, sir. No i myk. Jesteśmy teraz Liberatorem. Dobra. Mam jeszcze jakieś challenge tutaj? O, mam. Fajnie. Więc... wybuchowy baseball, czy jakoś tak? Spoko. Ała. Okej, tego się nie spodziewałem, zapomniałem w ogóle o ich ataku. Już mnie chyba któryś raz w tym odcinku atakują. Tak. Pyk, pyk. O, no, tak mi wzrósł. Jak fajnie. O, który z nich padł? O kurde. Dobra, więc zrobimy te challenge, no i chyba zakończę na ten... Co? Tak co chwilę padają? Wait, what? I zakończę odcinek, bo Ghost Station jest dosyć długim poziomem i nie wspomnąc, że finałowe, a część gry też nie jest za krótka, mogę przyznać. Więc po prostu to będziemy robić w tym, w następnym odcinku. A jak to się komuś nie podoba, to mi przykro. Nie, jeden tydzień nie zbawi. I tak czy siak, jakbym skończył teraz, czy w przyszłym tygodniu, to nie ma znaczenia, bo i tak czy siak, następnym let's playem będzie Ratchet & Clank Size Matters. Po tym. Znaczy nie widzę w ogóle, dlaczego ktoś by się musiał... miał pruć nawet. To coś takiego, ale no niestety, no znajdują się nawet takie osoby. Łoho! Więcej was matka nie miała. Okej, okay, no i zróbmy less is more, czyli mniej jest więcej. Innymi słowy, mogą mi zamieniać amunicję. Teraz. Więc oni bowiem nie dostawał, głupio. Ja umieram, o kurde! Teraz to zauważyłem. No, świetnie. Brawo, Pixel. Za ogarnięcie. Okej. Okay. Możecie mi zamieniać moją amunicję. Mam to praktycznie w tyłku, bo tak mi dużo jej spawnujecie. Pyk. Pyk. Chcę to jak najszybciej za... Dlaczego jeszcze, a nie... No, dziękuję. Ale już dawno powinno być, nie wiem, co najmniej szósta runda. O Boże, to było... To było takie... Nie wiem, jak to nazwać, narcystyczne. Ej, zaraz, co się stało właśnie? Poproszę więcej życia, poproszę więcej życia, poproszę więcej życia, dziękuję. Swoją drogą, kiedyś na tym challenge'u, nie wiem czy to dokładnie na tym, ale to jest chyba jedyny, na którym mi spada życie, więc prawdopodobnie na tym.
Miałem już życie na samiutkiej końcówce, chyba mi 10 zostało. W ostatnim momencie, zanim umarłem, upgrade'owało mi się życie. Miałem znowu na 100 pro. Znaczy na 100 pro, na 60 wtedy miałem. Więc no, pomogło mi to bardzo. Taki tam fart. Ja nie wiem, czy oni coś specjalnie robią, ale mi chyba dodają tą amunicję cały czas. Nie, no serio, oni mi dodają tą amunicję tylko. Przykro mi, ale wasz plan nie pyknął. Nie pyknął. Nie pykł. Nie wiem, czy to... Nie wiem, czy słowo pyk można odmienić. To jest w sumie onomatopeja, więc nie wiem. Onomatopeja można odmienić? Uważałem na polskim. Dobra. No nie! Zresztą i tak mam praktycznie nieskończoność amunicji, dzięki mi. No przestań mnie bić! Co ja, worek treningowy jestem? Jestem teraz liberatorem, mistrzem jestem teraz. Pyk, dziękuję. Pyk. Ej! Z Hardlight. Ha, ha, ha. Ale śmieszne. No i załatwione. No i ukończyliśmy wszystkie Dread Challenge na ten moment. I zobaczmy, czy coś jest do kupienia fajnego. Harbinger, no po prostu, no tak bym chciał to kupić. Zobaczmy, czy coś dla naszych botów fajnego. Nope. Tank ma coś może nam do powiedzenia? Też chyba nie. Tak, masz coś do powiedzenia? Nope. A więc to by chyba było na tyle w tym odcinku, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście następny odcinek będzie za tydzień. A zapraszam was jutro na kolejny odcinek z już z mojej przerwanej, z przerwanej mojej już serii dawno, czyli z Metal Slug'a. Więc dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!